Witajcie na kanale GameNotOver.pl, z tej strony Paweł i zapraszam Was dzisiaj na prezentację gry mobilnej Ace of Luftwaffe, która dostępna jest na platformie Android oraz iOS za darmo. Tak prezentuje się główne menu. Tutaj możemy sobie wybrać odpowiedni rozdział naszej zabawy. Rozdziały to można powiedzieć, że są takie światy, które odblokowujemy wraz z dostępnością medali. Ja przejdę do pierwszego. Mamy tu także możliwość wybrania pilota. Pilot jest odpowiednikiem pozioma trudności. Zacznijmy może od tego najprostszego. Tutaj mamy możliwość ulepszenia naszej maszyny, jeżeli oczywiście posiadamy odpowiednią ilość medali. Ja ulepszę sobie szybkość naszego samolotu. I zaczynamy drugą misję. Te cutscenki jakby napędzają fabułę. Wprowadzają nas do misji, w której aktualnie będziemy grali. Są one całkiem przyjemne, posiadają dość duży humor, tak więc posiadacze tej gry oraz fabuły typowo wojennej powinni być zadowoleni. Tak wygląda główny gameplay z rozgrywki. Strzelamy tutaj samolotem i musimy zniszczyć pozostałą część wrogów, którzy nadodowują zazwyczaj z góry ekranu. I zbieramy oczywiście medale, które są potrzebne do odblokowywania kolejnych rozdziałów, jak i ulepszeń naszego samolotu. Teraz widzimy tutaj takie czerwone kółko z napisem Power Up. Jeżeli zniszczymy wszystkie samoloty, otrzymujemy wtedy takie jakby doładowania i w tym przypadku otrzymuję dwa dodatkowe samoloty, które pomagają mi w walce. Jak widzimy, na ekranie dzieje się naprawdę bardzo dużo i można dostać oczopląsu. Jednak gra jest naprawdę bardzo przyjemna i wciągająca. Nawet jak się nam nie uda i zginiemy, to naprawdę jest chęć powtórnego zagrania w daną misję. Podczas rozgrywki bardzo gra przypominała mi Metal Slug'a. Także oprawa graficzna jakby do tego nawiązuje, specyficzny humor, jak i wygląd tych postaci. Tak więc, jeżeli lubicie tego typu gry, to mam nadzieję, że w tej będziecie się czuli jak ryba w wodzie. Jeżeli będziemy niszczyć dość dużo przeciwników, co jest zalecane oczywiście w tej grze, odblokowujemy wtedy taki specjalną taką funkcję, która powoduje nam nalot naszych samolotów. Jest to ten czerwony przycisk w lewym dolnym rogu ekranu. Jeżeli go naciśniemy, to oczywiście przylatuje wsparcie i niszczy wszystko, co znajduje się na ekranie. Tak więc postaram się teraz to zaprezentować. Jak widzimy, wszystko, co znajdowało się na ekranie, czyli wrogie jednostki, zostały wyeliminowane, a my możemy dalej lecieć i niszczyć kolejne fale wrogów. Jeżeli chodzi o przyjemność tej gry, to jest naprawdę bardzo duża, szczególnie wtedy, kiedy jest dość dużo przeciwników na ekranie, jak na przykład teraz. Musimy bardzo uważać, żeby nie zostać trafionym przez wrogi samolot pociskiem, bo jeżeli przyjmiemy zbyt dużo tych obrażeń, to niestety nasza maszyna się zniszczy i my będziemy musieli ponawiać naszą grę. Czasami w postaci power-upów są dostępne ulepszenia, że możemy na przykład naprawić swój pojazd, jednak są one dość rzadko rozstawiane, tak więc musimy mieć to na uwadze i lepiej po prostu unikać. Pod koniec każdego rozdziału znajduje się boss, który jest dość specyficzny i unikatowy na każdy poziom. Dobrze, udało nam się przejść jeden z poziomów dostępnych w tej grze. No i dobrze, i tak właśnie prezentuje się Ace of Luftwaffe. Gra jest dostępna za darmo, tak więc jeżeli Wam się ten film spodobał, zapraszam koniecznie do sprawdzenia tej gry na u siebie na telefonie. Zapraszam także do przeczytania tekstowej recenzji na wideotesty.pl oraz do zobaczenia w kolejnym filmie. Także trzymajcie się i cześć.